Powitajmy w naszych skromnych progach browar opolski. Dzień dobry, Kociakwi. Piękny głos w województwie opolskim. Czyli na twoich terenach. Na moich terenach, bo jeżeli nie wiecie, ja jestem z Kędzierzyna Koźla. Który jest w województwie opolskim. Tak. Z czego województwo opolskie jest znane? Z siatkówki. Oczywiście. Z Zaksa Kędzierzyn-Koźle, czyli najlepszy zespół siatkówki męskiej halowej w historii tej dyscypliny i nie ma co dyskutować, kto wygrał 3 razy z rzędu Ligę Mistrzów. No, dziękuję. Z zakładów ozotowych? Zakładów ozotowych. Wszystko w Kędzierzynie, ale? Znam tylko Kędzierzyn. Ale tam jest chyba też sporo różnych jakichś pałaców ładnych. Oczywiście, jak najbardziej. Przepiękny, bajkowy pałac w miejscowości Moszna. Jeżeli tam nie byliście, a wybieracie się w okolice, to koniecznie odwiedźcie, najlepiej w maju, kiedy cały park dookoła kwitnie. No miejsce jest naprawdę magiczne. No taki Harry Potter w Polsce. Nie, ale tam kojarzę, że jakieś też inne pałace są w okolicy ładne. Jak najbardziej, jest trochę pałaców. Festiwal piosenki w Opolu? A, zapomniałam zupełnie. Ja też. Tylko tak na szybko szukałem jakiegoś tekstu w browarze opolskim i ktoś właśnie pisał, z czym wam się kojarzy Opole? Z festiwalem piosenki. A, no faktycznie. Ja jakoś dawno już ten festiwal nie rozgrzewał moich emocji, więc no. Być może dlatego. Natomiast województwo opolskie nie jest specjalnie bogate w browary. No jest browar w Głubczycach, no ale to nawet tak naprawdę ciężko trafić na ich piwo, bo dużo produkują nie pod swoją marką. Browar Słociak, restauracyjny Opolu albo pod samym Opolem. No ale chyba najbardziej znany i najbardziej rzemieślniczy zdecydowanie jest właśnie browar opolski, który nie mieści się w samym Opolu, bo byłoby to zbyt proste. Mieści się w miejscowości Krośnica, który jest 20 km od Opola samego. No i browar opolski postanowił nas uraczyć zestawem swoich piw, więc zobaczmy, co tam się na tej opolszczyźnie dzieje ciekawego. To jest opolski szlak kraftowy. Browar opolski jest jednym ze sponsorów Zaksy Kędzierzyn-Koźle, więc dobry browar, na pewno. Może być inaczej. Okej, zacznijmy od jaśminowej apy, która ma 12 ekstraktu, 5% alkoholu i w składzie chmiel Amarillo Mosaic i kwiaty jaśminu. A jest jeszcze polski chmiel, Junga. To jest chmiel. Nie wiem, czy kojarzy jak. To jest bardzo charakterystyczny zapach słodki. Jest jasne, mętne. Tak pachnie jaśmin? I czy tak pachną chmiele, ale jaśmin tam też się przebija przez nie. To jest tutaj taka... sporo owoców takich słodkich. Jest coś takiego lekko szczypiorkowego. I pod tym wszystkim przebija się troszeczkę jaśminu. Ja bym powiedział, że taka nuta chmielowo-granulatowa. Tak pachnie chmiel, zanim się go wróci do piwa. I chyba ten jaśmin też jest wyczuwalny w smaku, bo jest coś takiego, taka nuta, której nie kojarzę z innych piw. Taka właśnie lekko kwiatowa, taka trochę słodkawa. Natomiast samo piwo jako baza jest takim lekko hazy pale ale'em. Ma goryczkę. Jest taki średnio wytrawny. No takie piwo jak najbardziej do wypicia, jedno, dwa. Całkiem przyjemne. W kolejnym łyku jeszcze bardziej ta dziwna nuta właśnie jaśminowa się... Dziwna. Może nie dziwna, tylko charakterystyczna. To nie jest wada tego piwa, że coś tutaj nie pasuje, tylko taka ciekawa. To jest taka nuta intrygująca. Hubertus Saison. Tak, to jest piwo, które mnie tutaj najbardziej z tego zestawu zainteresowało. Nikt w Polsce nie marzy sezonów. Nie, to się chyba nie wydarzyło. Nie, oczywiście Marcin żartuje. Browary ważą sezony i bardzo nas to cieszy, że ważą. Bo lubimy sezony i to jest... Zapowiada się naprawdę ciekawie. Bo to jest sezon z dodatkami. Tak. Inspirowany węgierskim likierem St. Hubertus jest dodatkiem kwiatów czarnego bzu, skórki gorzkiej pomarańczy, skórki słodkiej pomarańczy i rozmarynu. Właśnie ten rozmaryn. Ja lubię właśnie sezon z rozmarynem. Ja też. To jest fajne połączenie, takie wytrawne, orzeźwiające mocno. Mhm.
Tego ma 13 ekstraktu i tylko 5 do alkoholu. Więc sadzone raczej lubimy, jak są takie bardzo, bardzo wytrawne. Mhm. No zobaczymy, jak będzie ten. Rozmaryn ciężko jest pomylić z czymkolwiek innym. A my rozmarynowo je lubimy w różnych daniach i w piwie też jak najbardziej. I sezon rozmarynem to jest połączenie, które nie może się nie udać. Mhm. Może, wszystko się może nie udać. Pachnie bardzo dobrze. Trochę słabo czuć te skórki pomarańczy. Bardziej ta gorzka skórka, taka kirasolna, taki ma to tak czuć. No faktycznie ma. Mam skojarzenie z jakimiś likierami. Nie piłem chyba tego konkretnego, ale to tak mi pachnie właśnie trochę likierowo. No, likiery bywają ziołowe i to tak. Jest właśnie taka ziołowość. No moje obawy o to, że może być trochę za słodkie, były nieuzasadnione. Jest dosyć wytrawne. Z taką ziołowością w smaku. No, bardzo pijany. Chętnie się bierze kolejnego łyka. Już tak naprawdę wziąłem 3. Jako, że to jest sezon, no to oczywiście pewnie są tutaj odpowiednie drożdże belgijskie, które jeszcze bardziej tą nutę przyprawową wprowadzają. No, fajnie się w tym piwie dzieje. Bardzo fajnie, że te dodatki są wyraźne, ale nie są takie dominujące, takie przytłaczające. Naprawdę smaczne piwo i to połączenie jest bardzo przyjemne. No, ponieważ to jest browar rzemieślniczy, no to oczywiście musi być Hazy IPA i jest. 15 plato, 5,8 alkoholu. Chmiele Eldorado, Citra, Amarillo, Mosaic. No, wygląda jak Hazy IPA i pachnie jak Hazy IPA. Tak, słodkie owoce, egzotyczne, mango, tego typu rzeczy. A mangostan? Może nawet być mangostan. Melony, różne słodkie owocki, egzotyczne. Tak, no i smakuje jak Hazy IPA. Już nie ma w takiej eksplozji tych owoców, jak w tych absolutnie topowych, ale wszystko stoi na swoim miejscu. Jest ok, jest dobrze zbalansowana, nie jest za słodka. Jakaś goryczka tam jest, więc pije się to całkiem dobrze. No i na koniec, na deser, koźlak z susku sechlońską. 16 ekstraktu, 6,5 alkoholu. No dobra, okej. Okay. Za pierwszym razem ta suska mi się wydawała mocno schowana, ale musiała się po prostu otworzyć przy kolejnym zakręceniu. No i tak, jest tutaj wyraźna wędzonka. Ogólnie pachnie dosyć słodko. Tak. No ale też jest trochę innych owoców, takich koźlakowych. Tak, jakieś figi, daktyle, tego typu rzeczy. A trochę nuty takiej melanoidowej, skórkowo-chlebowej, karmelowej. Tak. Tak, zdecydowanie jakaś ta karmelowa też jest, co raczej będzie dosyć słodkie. Jest mniej słodkie, niż by to wskazywał zapach, co dobrze. Bo nie lubimy zbyt słodkich koźlaków. Jest bardzo wyraźna nuta suski w smaku. Ona wprowadza taką lekką cierpkość. To powoduje, że przy piwach, które są trochę słodsze, to fajnie kontruje tą słodycz i nadaje balansu. Jest też dosyć mocno negazowane. No okej, to koźlak, więc jak najbardziej może być. Które najładniej pachniało? Nie zapytam, które ci najbardziej smakowało, no bo wiadomo. No myślę, że sezon najbardziej mnie zaintrygował. I to jest takie piwo, po które, no może gdybym miała odrobinę mniej alkoholu, to bym chętniej sięgała właśnie po to, żeby zaspokoić pragnienie. No bo ma 5,2.
No to nie jest dużo. Nie jest dużo, ale nie jest, ale to, nie jest to grodziskiem. No piwa są naprawdę bardzo przyzwoite. Smakowite. Nic im nie dolega. Z tego, co pamiętam, to Browar Polski ma jeden takiego nieoczywistego sztosa. Mają, czy nazywają ciemny lager. Czy to jako szwarzbi, czy jako tmawe. Wiem, że piłem to kiedyś na jakimś, chyba na sympozjum poprzednim, czyli 2022, i naprawdę bardzo fajne piwo. No ale też fajnie, że trochę nieoczywiste rzeczy robią, czyli ten koźlak, no i sezon. Sezon, moim zdaniem, tutaj też najciekawsze piwo, fajna przewrotność, fajnie to skomponowane, bardzo pijalne. Więc jeżeli będziecie na Opolszczyźnie, to myślę, że warto się rozejrzeć za browarem opolskim, który też pojawia się na festiwalach, na pewno na wrocławskim festiwalu Majos. Ostatnio jak byliśmy. Poprzednio. Tak, ostatnio jak byliśmy, to tam byli. No ale zakładam, że pewnie będą, bo z Podopola do Wrocławia daleko nie jest. Zdecydowanie, jeżeli będziecie mieć gdzieś pod ręką, to warto spróbować. Piwa są naprawdę ciekawe, zwłaszcza tego sezona. No i koźlak też jest intrygujący. IPA jest jak hazy IPA. Niczym was nie zaskoczy. IPA z jaśminem, okej, to ma coś ciekawszego, no ale powtórzę się, sezona warto zapolować, bo jest naprawdę bardzo ciekawa. Więc dajcie znać, czy mieliście okazję pić piwa z browaru polskiego. Dlaczego uważacie, że Zaksa Kędzierzyn Koźle jest najlepszym klubem w historii siatkówki? Nie z Krabbełchatów, Zaksa. Mamy więcej tytułów, więcej pucharów i 3 razy Liga Mistrzów. Nie ma z nim dyskutować. Dajcie znać w komentarzach, a my widzimy się za czas jakiś.